poruszona Węgrowska o byłym partnerze. Dalej go kocham. Iwona Węgrowska wciąż nie może zapomnieć o byłym partnerze, Macieju Marcjaniku. Wychowywali wspólnie dziś już 8-letnią córkę, Liliannę. Para na początku maja 2023 roku rozstała się po blisko 10 latach relacji. Ich związek to była sinusoida powrotów i rozstań. Wokalistka w rozmowie z Faktem podzieliła się refleksjami o swoim związku. Zdradziła, że wciąż nie może zapomnieć o ukochanym. Węgrowska nie pogodziła się z końcem związku. Nie jestem w stanie wypełnić pustki. Wokalistka otworzyła się w rozmowie z reporterem Faktu. Podkreśliła, że bardzo tęskni za byłym partnerem i ojcem jej córki Liliany, Maciejem Marcjanikiem. Byli partnerzy przechodzili w swej miłosnej relacji wzloty i upadki. Rozstawali się jeszcze w 2017 roku, aby kilka miesięcy później ogłosić zaręczyny. Kilka lat potem Węgrowska zapewniała, że wezmą ślub, ale z czasem doszło jednak do rozstania. Po rozstaniu z Maćkiem nie mam ochoty na innych mężczyzn. Postanowiłam, że chcę być sama. Jestem w 100% dla córki. Potrafię teraz całkowicie poświęcić się muzyce, a z Maćkiem mam bardzo dobry kontakt. Przyjaźnimy się i jest dla dziecka wtedy, kiedy tylko czas na to pozwala, to ją gdzieś zabiera. Dzwonią do siebie, przyjeżdża do niej. To jest bardzo fajne. Teraz mam z nim bardzo dobry kontakt, podkreśliła Iwona Węgrowska. W dalszej części wypowiedzi podkreśliła, że wciąż darzy mężczyznę ogromnym uczuciem. Ja w ogóle dalej go jeszcze kocham. Zresztą on to wie i cały czas mu to powtarzam, że dalej go kocham i nie jestem w stanie wypełnić pustki po nim. Na razie, na dziś, nie jest to możliwe, podkreśliła. Czy Iwona Węgrowska jest otwarta na nowe uczucie? Stanowcza odpowiedź. Piosenkarka nie chce jeszcze rozmawiać o tym, czy znajdzie nową miłość. Wciąż myśli o byłym partnerze, który był bliski jej sercu. Rozstanie było dla niej bolesnym ciosem. Na razie go kocham. Nie potrafię go przestać kochać, więc to jest trudne. Nie mówię nie, ale na dziś, nie ma takiej opcji, podsumowała Węgrowska.